Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Ace Attorney 4, Apollo Justice. Witam was bardzo serdecznie w drugim dniu śledztwa, trzeciej sprawy. Pogadaliśmy tutaj z Revinem w jego wystrzałowym biurze i przenosimy się dalej. Właściwie nie wiem do końca gdzie. Chyba gdzieś tutaj. O! 9 lipca, Sunshine Coliseum. O, to ty! Przyszedłeś w dobrej chwili. Witaj, Emma. Co tam? Wiecie, gdzie jest lustrzanka? O! Cóż, widziałem ją na... ostatnio w korytarzu backstage'u, jakiś czas temu. Tak? To dziwne. A co jest dziwne? Nie mogę jej znaleźć. Miałem przyprawić się do biura prokuratora. Lustrzanka zaginęła? Ciężko sobie wyobrazić, żeby poszła gdzieś sama. Biorąc pod uwagę, że jest ślepa. Tak. Pomożemy ci jej szukać. Super, dzięki. Okej. Nie wiem, dlaczego nie ma muzyki w ogóle? Tak powinno być? Może to jest jakiś zabieg celowy? Chyba tak. Dobra, tutaj ostatni raz widzieliśmy, prawda? Backstage hallway. To miejsce jest porzucone. Ciekawie, gdzie poszła lustrzanka. Na pewno ona da sobie radę. Wydaje się być zaradna. No chyba, ale nie możesz przestać się ją trochę martwić. Okej. Okay. Nie wiem, czy ona do swojej garderoby? No nie. Zawsze było tak cicho? Szczerze, to teraz mam mindfucka, ale nic jest wyciszone. Słuchajcie, pozostałe dźwięki. Może to jest takie dziwne uczucie. Boże, mam nadzieję, że nie znajdziemy jej martwej teraz. Na scenie? Oho. O, jest godzina. 16:46, 9 lipca. In the Winds. A? Strasznie ciemno. Chyba poszedł bezpiecznik. Super. Zawołam kogoś. Jest zamknięta futerał? Był otwarty? Czy mi się wydaje? Jej, ale... To było naprawdę ciemno, ciemno. Tak właśnie lustrzanka widzi świat. Jakby to było żyć w świecie ciemności, nawet nie chcę sobie wyobrażać. Hej, Apollo. A? Tak? Czy coś nie wydaje się być dziwne? Inne? Jakby coś się zmieniło? Zmieniło? Nie wiem co, ale tak jakoś to czuję. Teraz ja też to czuję. O czym ona mówi? Dobra, zobaczmy, czy mam rację. Hej, ten futerał. Czy on nie był... No właśnie, on był otwarty. Od razu mi się rzuciło w oczy, od razu. A? Chyba ktoś go zamknął. Poczekaj, spójrz. Tam, gdzie się zamyka... Coś wystaje, to... Czy to nie wygląda jak to nie wygląda jak instrument. Chyba nie sądzisz, że... Otwórzmy to, Apollo. Lustrzanka! Lustrzanko! Emma! Musimy zawołać Emmę. Ale ona żyje chyba, co? Lustrzanka została zabrana bezpośrednio do szpitala. Emma jakby... biegała wokół, wyszczekując rozkazy i dzwoniąc. Trucy trzymała się mojego ramienia i płakała, a ja wciąż byłem w szoku. Dwa ciała w dwa dni to zbyt wiele. No halo! No ona przeżyła, przecież do szpitala została zabrana, nie do kostnicy. 17:53, 9 lipca, Hitfield Clinic, poczekalnia. Emma, co z lustrzanką, czy jest cała? Ach, to wy. Bardzo wam chcieliśmy podziękować, to na pewno. Więc jest cała? Tak. Niedawno się obudziła. Znaleźliście ją tuż przed tym, jak było za późno. Wow. Ale ktoś chamsko wykorzystał jej... niepełnosprawność. O, dobrze to słyszeć. Więc co się stało? Kto się zaatakował? Została uderzona w czoło. Przez kogo? Nie wiemy. Ale uderzyli ją w czoło, racja? To tuż przed nią. Jak ona mogła... Och! Jak ona mogła nie zobaczyć? Racja. Chcielibyście się z nią zobaczyć? A możemy? Chcę wam podziękować za ocalenie jej życia. Kto mógł to zrobić? Lustrzanko! O, pan prawnik. To ty mnie znalazłeś? Dziękuję z całego serca. Cieszę się, że jesteś cała. Powiedz mi, co się stało? Zaatakowana? To było po tym, jak porozmawiałam z wami przed przebieralnią. Wyczułam, że ktoś idzie. Pomyślałam, że to może być ktoś, kto chce zobaczyć się ze mną. Ale ta osoba nic nie powiedziała.
Kiedy chciałam wrócić do swojej przybieralni, zostałaś uderzona? Wiedziałam. W tym momencie wiedziałam. Napastnik próbował mnie zabić. Nie. Miałam szczęście, że pierwsze uderzenie mnie nie powaliło. Obróciłam się i pobiegłam na scenę. Ktoś mnie gonił, słyszałam kroki. Dotarłam na scenę, Boże, ucieczka, nie widząc w ogóle niczego, musi być tak przerażające, że nawet nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, czekać, bo chciałbym troszkę sobie obniżyć się, o tego powiedzmy. Leciałam na scenę. Słyszałam, że gadają tam ludzie od konserwacji. Zasilanie na scenie było włączone, ale powiedzieli, że coś tam robił z elektrycznością. Wyrównane szanse. Ciemno się z moim sprzymierzeńcem. Był tam pokrowiec kontrabas obok sceny. Tam się ukryłam. Więc napastnik nie mógł się zobaczyć. Kiedy byłam w tym futerale, chyba zemdlałam. Wow, to brzmi jak naprawdę niebezpieczna sytuacja. Napastnik, coś o nim wiemy? Czy masz pojęcie, kto mógł cię zaatakować? Niestety nie. Ktokolwiek to był, nie powiedział ani słowa. Szkoda. Jednak kiedy rozważę, że zostałam uderzona wysoko w czoło, to muszę dojść do wniosku, że ktokolwiek mi uderzył był wyższy niż ode mnie. Słuszna uwaga. Jest bystra. A ty jesteś znacznie wyższa niż ja. Jesteś tak wysoka jak Apollo. To Apollo to zrobił. Sprawa rozwiązana. Więc to oznacza, że to prawdopodobnie jest dorosły i prawdopodobnie mężczyzna. Czy to może być on? Ale dlaczego ktoś miałby zaatakować panią lustrzankę? Też mnie o to zapytała. I dałam jej tą samą odpowiedź co wam, nie wiem. Oj. Lecił tutaj. Niestety, ale kliknęło. Ktoś się zaatakował. Naprawdę, nie wiem. Ja nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że ta lustrzanka trochę kręci. Nie mówię, że ona jest jakaś, że to ona zabiła, no bo to jest raczej średnio możliwe. Ale no nie wiem, tak jakoś się nie do końca ufam. Co możemy jej zaprezentować? Gazetę? Przepraszam. Jeszcze nie wróciłem do siebie po ataku. W sumie jakby miał przeczytać. Wygląda jakby miała ciężki dzień. Odłożę ten dowód na później. Może to, replika. O, lustrzanko, chciałbym cię o coś zapytać. Czy wiesz, co to jest? Co to jest? Pan Letos miał to przy sobie. To jest replika rzeczy, której szukał. Której szukał? Wiesz, w swojej sekretnej tożsamości. Jako agent pod przykrywką. Więc to właśnie robił, a ona nie wiedziała. Może myślisz, że wiesz co? Tak, wiem, oczywiście. To musi być borginiański kokon. Albo raczej bardzo przytonująca replika. Dlaczego nie słyszałam wcześniej o borginiańskim kokonie? Dlaczego on miałby to nosić przy sobie? Czy to była jakaś pamiątka? Zastanawiam się. Wow! Czy on chciał wykorzystać, że ona ma jakiś bardzo cenny, no rzecz, zrobił replikę i chciał po to podmienić nas, ale co w tym kokonie jest? Może ona nam powie teraz. Cóż, nazywają to borginiańskim. Zostało tylko znalezione w Borgini. Cała Borginia o tym wie. To jest kokon, więc... Ma się z tego jedwab? Nie znam szczegółów, przepraszam. Myślałem, że ona powiedziała, że wszyscy Borginianie o tym wiedzą. Ale wiem jedno o kokonie. Coś, co każdy w Borgini wie. To znaczy? Kokony. Nie można ich zabierać z kraju. Jeżeli ktoś to zrobi, zostanie złapany, zostanie skazany na śmierć. Na śmierć? Dlaczego? Nie wiem. Jednak jeżeli Interpol był w to zamieszany, na pewno jest jakiś powód. Ale to jest tylko kawałek plastiku. On nosił replikę. Ale szukał to prawdziwego. Tak strzelam. Więc tego właśnie chciał? Szukał szmudlerki tego borginiańskiego kokona. Szmudlerki. Okej, szmudlerstwo. Ja zostałam oznaczona. Oznaczona? Życie mi się zmieniło z popularności moich piosenek. Zaczęłam podróżować po świecie. O, więc mogłaś się... wziąć te borginiańskie kokony ze sobą. Na moich wycieczkach tak. To było pewnie podejrzenie. Pan Letos był agentem pod przykrywką, żeby to sprawdzić. Borginia jest małym, bardzo takim zamkniętym sobie państwem. Niewiele ludzi wypływa do szerokiego świata.
No to cię podejrzewali, ale pan Letos nie był Borgianinem, prawda? Bo był agentem Interpolu, co oznacza... Co, Apollo? Musi być jakiś powód, którego Borgianin nie chce, żeby te klokony wyszły. Coś na tyle strasznego, żeby zamieszać w to Interpol. Może w tych klokonach są jakieś turbo zmutowane, ohydne pająki. Ha? Na przykład co? Jak taki mała kulka, czy tam materiału może wywołać takie zamieszanie? Przemyt klokonów. I pan Letos oznaczył panią lustrzankę. To nie mogła być ona, ha? Jest tylko jedna osoba, z którą muszę pogadać. Dziękuję za rozmowę, lustrzanko. Przynajmniej tyle mogłem zrobić. Właściwie mam jeszcze jedną prośbę. Jeżeli tylko będę mogła pomóc. Potrzebuję tłumacza. Kogoś, kto mówi po borgniańsku. Idziemy do młodego. Apollo? Pójdziesz z nami, jeżeli się czujesz na tyle dobrze? Rozumiem. I see? I don't think so. Tak, oczywiście. Będę wam towarzyszyła. Ha? Gdzie idziemy? Daj spokój, Trusi. Dowiemy się wszystkiego. Idziemy do centrum zatrzymań. 9 lipca. Centrum zatrzymań, pokój odwiedzin. Maci, przyszliśmy z tobą porozmawiać o tej sprawie. Maci? Może dla nas tłumaczyć lustrzanko? Tak. Maci, chciałbym cię zapytać o to, kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy. Kiedy wciąż myśleliśmy, że jesteś ślepy. Teraz znam prawdę. Ty możesz widzieć, prawda? Zostałam oszukana, sama zostałam oszukana. Maci, czy jest jakiś sekret, który przed nami ukrywasz? Czekaj, panie prawnik. Co masz na myśli mówiąc sekret? Co mam na myśli mówiąc sekret? Cóż, no chyba chodzi o... Chyba chodzi o jajo, o kokon. Jeżeli się nie mylę, wiesz coś o tym, prawda? Oho. Hej. Zareagował i to dużo. Maciej, ty nie... Trusy i ja byliśmy wytreowani, żeby widzieć niepewność w ludziach. Nie żebyśmy potrzebowali jakiegoś treningu, żeby zobaczyć to, co on, jak on zareagował. Panie prawnik, proszę, powiedz mi o tym. Lustrzanko, proszę, tłumacz. Bardzo dobrze. Wiem, że wiesz coś o tym, patrząc na twoją reakcję. Jeżeli mi nie powiesz, będę musiał oddać to prokuraturze. I oni na to sprawdzą. On... Proszę, żebyś poczekał, żebyś się nie śpieszył. Maci? Czy wiesz wszystko? Tak, wszystko. Cóż, poniekąd. Niech nam o tym powie. Dobrze. Okej. Kokon. Czym jest ten kokon? Kokon. Jedwab jest... dobrym... Co oznacza potent? Silnym lekarstwem. Lekarstwem? Pewnie leczy jakąś chorobę, może ślepotę. To jest lekarstwo na impurities? Impurities? Zapalenie zatok? Lekarstwo na impurities? Lekarstwo na impurities może być to... wyciągnięte. A jeżeli to jest lekarstwo, dlaczego Borginia tak się chowa? Pomyślmy o wszystkich życiach, które moglibyśmy ocalić, dzieląc się tym lekiem. Nie rozumiem sama powodu. Okej, cóż, przynajmniej wiemy, czym to jest, to lekarstwo. A pan Letos szukał szmuglerów tych kokonów. Chwila, czy Maci, ty nie byłeś? On nie mógł być szmuglerem, jest zbyt mały. Cóż, masz tylko 15 lat i jesteś w sobie magiczką, racja? Cóż, to prawda, jestem magiczką. Ona powiedziała jakby, ona też powiedziała jakby, przepraszam, ja to nie przetłumaczyłem, ale ona powiedziała jakby. O, chciałbym mieć kopię tej kasety z jakby nagrania z kamery bezpieczeństwa. Cóż, Maci, jesteś szmuglerem? Oho. On, nie powie mi. Na początku daje ślepego, a teraz głupiego. Ale mu pojechała. Zastanawiam się, czy myślisz, że on przyprowadził ten kokon tutaj, żeby go sprzedać komuś? Jeżeli Maciej naprawdę zabrał go do kraju, czy on planował dogadać się z kimś? Na sprzedaż? Nie może wrócić do domu.
Nie mogę wrócić do domu do Bordini. Nie chcę wracać do domu. Kara za zebranie krokonu z Bordini to śmierć. Zgadza się, to jest karany karą śmierci. Co do tej sprawy? Co z tą sprawą? Bo chcę wam coś powiedzieć o śmierci pana Letosa? Spotkanie skończone, no nie. O nie. Darian? Co ty masz na myśli? Jeszcze się skończył godzin odwiedzin. Jest telefon do Maciego z bordiniańskiej ambasady. Spotkanie skończone, przepraszam. Daj nam 5 minut więcej. Odzwonimy do nich, przepraszam, ale nic z tego. Dalej, pianinowy. Wychodzimy. Darian, poczekaj! Nigdy cię nie lubiłem, żadnego z was. Ha? O, ale ruboli. On jest sprawcą. Lera, byliśmy tak blisko. Miał już tam powiedzieć. Hej, Apollo. On nie chciał, żebyśmy usłyszeli to, co miał Maciej do powiedzenia. Apollo? Może jest tylko jeden powód dlaczego. Dlaczego wszyscy mi ignorują? O, przepraszam. To jest to. Wiem, kogo teraz spróbuję złapać. Jeżeli to wszystko stanie się jutro... I to wszystko stanie się jutro, w sądzie. Widzimy się w sadzie. No i elegancko. Elegancko, zaczynamy proces. Psujemy. Dobra. Kontynuujemy oczywiście. Lipca, 9:49 rano, sąd rejonowy, lobby obrońców numer 2. Cóż, to jest to. Dzisiaj jest dzień, kiedy to wszystko rozwikłamy. I był też dzień wczorajszy. Spotkanie skończone, sorry. Daj nam 5 minut, więcej. Potem odzwonimy. Przepraszam, ale nie. Dalej, pianisto, wychodzimy. Arian, czekaj. Nigdy cię nie lubiłem, żadną z was. Niepotrzebne słowa. Widać, że go boli strasznie. Lera, byliśmy tak blisko. On miał nam to powiedzieć. Hej, Apollo. Nie chciał, żebyśmy usłyszeli, co Maciej ma do powiedzenia. I myślę, że wiem dlaczego. Czas sprawdzić trochę sprawiedliwości. Justice. Bang! Jest, ktoś strzela? Co to było? Da się go usłyszeć, ale nie zobaczyć. Co to mówi? O! Balan Gramaraj! Exclaimed? Wykrzyczałem? Exclaimed? Wykrzyczałem, kiedy wszedł normalnie przez drzwi. Ty... jesteś dzisiaj świadkiem, prawda, wujku Valancie? Ha. Oburzająca propozycja. Jak mógłby wytrzymać w takim... żeby stać w takim stanowisku? Wtedy moje sekrety mogłyby być tutaj wykazane. Być może musiałbym nawet podpisać autografy. Dlatego chcę pozostać ukrytym przez cały dzień. O, ze znikającą magią? Dokładnie. Skoczę do ekspresu. Ekspresowo. Będę w następnym mieście. Ale zanim pójdę, słowo ostrzeżenia. Ostrzeżenia? Ale jakiego? Wielki urok Gramaraj jest rdzeniem tego wszystkiego. Korzeniem. Nie zapominajcie prawdy. Urok? Zaklęcie, czar, wielka iluzja. Panie Petrusi, chociaż boli mnie to, że musimy się rozejść, muszę pójść po bilet. Do zobaczenia. O, właściwie żernej. No i poszedł. On wydawał się być szczęśliwy co do tej iluzji. Och, wielkie iluzje są ulubionymi magów. Bez niej nie ma show. Wielka iluzja zawsze jest spektaklem, który się zapamiętuje. Zazwyczaj jest tam przecinanie albo wieża Eiffla, cokolwiek, naprawdę. Więc on mówił o tym, co widział na koncercie. Lustrzanka, zniknięcie lustrzanki. I wybuchająca gitara prokuratora Gavina. Ciekawe, co on miał na myśli, mówiąc, że to jest rdzeń tego wszystkiego, co się stało. Cóż, nadszedł czas. Idziemy? O, przepraszam, ser. Tak? Rozpoczęcie procesu zostało zmienione. Proces rozpoczął się o 10:30. Przepraszamy za niedorodności. He? Coś się stało? To jest pierwszy... Tak zarządził sędzia. Jakieś sprawy prywatne. Super.
pewnie siedział do późna i oglądał znowu sędzia Annę Marię Wesołowską. On chyba odwiedza znowu szpital. Szpital? Chyba było to wspominane, że syn prokuratora generalnego się źle czuje. Widocznie jego stan pogorszył się mocno do ranka. Syn prokuratora generalnego. O, racja! Pamiętasz wczorajszy poranek? Sędzia powiedział, że musi odwiedzić go po procesie. Jest o tym artykuł w gazecie. Jeżeli chcecie o tym poczytać. Okej, okay. O, jest, został dodany jako dowód. Artykuł o synie prokuratora generalnego, który jest chory na incuritis. W ogóle śmieszne, bo incuritis to brzmi trochę jak nieuleczalne, nie? Bo cure to jest lekarstwo, a in to zazwyczaj jest takie zaprzeczenie trochę, nie? Incuritis, ale to jest coś z zatokami według tego. Incuritis? Gdzie ja to słyszałem? Pozwólcie przeczytać ten artykuł za nas, Apollo. Po prostu zostaw mi rozkład telewizyjny. Spróbuj nie zrobić strony z żartami, jeżeli możesz. Każdy swoje. 10 lipca, 10.30, sąd rejonowy, sala sądowa numer 3. Tylko pytanie brzmi, co to tak naprawdę znaczy? No bo tak, syn jakiegoś wysoko postawionego prawnika, powiedzmy, tak spłucając i opuszczając, jest jakby chory. Chory na jakąś poważną, bardzo ciężką do uleczenia chorobę. Pojawia się potencjał tego, żeby zdobyć lekarstwo, no i to w sumie by było powiązanie całkiem sensowne. Mamy służby specjalne, jakiegoś wysoko postawionego urzędnika, który może z tych służb teoretycznie korzystać. No i dobra, te dwie siły się łączą ze sobą. No i powiedzmy, że ten prokurator generalny, nazwijmy go tak, nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, tak widziałem, że proponowaliście, nie wiem, czy to w tym kontekście, no ale jakaś szycha, jednym słowem, każe Letusowi zdobyć tą, czy poszukę tych kokonów i być może jeden zdobyć dla syna tego prokuratora. Pytanie jednak, kim jest ten syn, albo kim jest ten prokurator? No bo to wydaje się być bardzo ważna postać, a my chyba takiej postaci nie poznaliśmy, chyba że to ktoś z aktualnie przez nas znanych osób, ale no raczej nie wydaje mi się. Także tutaj się rodzi pewien znak zapytania. No i jak to jest powiązane z całą sprawą? No to już jest kolejny raz zaznaczone. To może być potencjalny motyw. Ale, no nie wiem. Przepraszam za opóźnienia. Sąd rozpoczyna posiedzenie w sprawie, jak się nazywa? Match to buy, nasz podejrzany, Fortissimo. I nasz główny podejrzany. Rosja, w tym procesie, w tej sprawie. Obrona jest gotowa, wysoki sądzie. Prokuratura jest gotowa, żeby dać czadu. Coś nie tak, wysoki sądzie? Nie, cóż, tak. Przyjaźnię się z prokuratorem generalnym, odkąd byliśmy studentami. Boli mnie to, że widzę, przez jakie ciężkie chwile przechodzi. Incuritis, prawda? Artykuł mówił, że nie ma znanego lekarstwa. Sędzio, pozwól, że powiem raz jeszcze, z całą szczerością, czuję twój ból. Ale teraz nie ma czasu na łzy. Teraz jest czas na prawo. Zdecydowanie. Pozostawiamy. Wczoraj skończyliśmy na takim śmietnisku. Zapytałem Interpol o numer. IPXX374206. Agent zarejestrowany pod tym numerem to Romain Letos. Dziękuję, że sprawił pan to dla nas, detektywie Crescent. To wielka pomoc. O, nie ma problemu, wysoki sądzie. Będę już szedł. Ila, ten głos. To był on. Jestem tego pewna. To był on? Ten głos, który słyszałam. Ten, który rozmawiał z panem Letosem. I usłyszałam strzelaninę. To był on. To był pan Darian. Nie ma szans. Dosyć widowiskowe zakończenie. Ten pomyślał, że Darian będzie gościem w cliffhangerze tego sezonu, jako podejrzany. Poprosiłem prokuraturę, żeby spojrzała na tę sprawę. Proszę powiedzieć sądowi, czy coś pan wiedział. Darian Crescent jest członkiem mojego zespołu, Gawinersów. Jesteś detektywem.
przez co te zarzuty są bardzo poważne. Jednak po śledztwie nie znalazłem żadnej przyczyny, żeby zmienić naszą sprawę, zmienić nasze podejście albo wnieść nowe oskarżenie. A twój powód to? Nie słuchałeś Hercholasty? On ma nieruszalne alibi. Alibi? Powtórzmy raz jeszcze farty, dobrze? Koncert był w noc... koncert, który jakby wydarzył się podczas The Concert Held on the Night. Koncert, który był w noc strzelaniny, był podzielony na 3 sety. Gawinersi dali czadu podczas pierwszego setu. Na drugi set nasi goście przejęli centralną scenę. No i występujący to byłem ja, Maciej oraz Lustrzanka. Jeszcze raz. Wraz z perkusistą i basistą, czyli w sumie nas pięciu było. Strzelanina w przebieralni miała miejsce podczas trzeciego setu. Lustrzanka i pozwany, Match the Bye, już do tego momentu opuścili scenę. A Gawinersi dawali już czadu. Wtedy spadły dwa strzały na miejscu zbrodni. Strzały usłyszałem przez detektywa Emę, Sky, co warto zaznaczyć. I Apollo, też jest słyszałaś racja? Tak. Co więcej, Lustrzanka sama była świadkiem momentu zbrodni. Cóż, prawdopodobnie powinien powiedzieć, że słyszała moment zbrodni. Kiedy mówi, że słyszała, że pan Leto, jak pan Letos i detektyw Crescent rozmawiali. O, ale to niemożliwe, detektyw Crescent był... Dokładnie, detektyw Crescent był na scenie przed, i dawał czadu. Voila. Perfekcyjne alibi. Dobra, ona ma coś do dodania? To prawda, kiedy usłyszałem te strzały, on musiał być na scenie. Wciąż jest coś co tutaj się nie dodaje po prostu, nie klei. Chyba obrona nie ma żadnych sprzeciwów. A możemy bezpiecznie powiedzieć, że alibi Dariana Crescenda zostało zaznaczone. To znaczy, że Lustrzanka się pomyliła. Jej zeznanie nie może być prawdą. Bardzo dobrze. Oczywiście, jeżeli odrzucimy jej zeznanie, to nie widzę zawodu, który trzyma nas od wrzucenia zadeklarowania werdyktu. Jeżeli nie ma żadnych sprzeciwów. Apollo! Jeśli on teraz da werdykt, a prokurator Gavin ma bardzo dobrze zrobioną sprawę. Lustrzanka mogła kłamać, żeby chronić Maciego. Jak może polegać na jej zeznaniu? Chwila. A co z wczorajszym, wczorajszą sytuacją w centrum zatrzymań? Co tej sprawy? Co mam powiedzieć o śmierci Letosa? Spotkanie zakończone. On pewnie nie chce uciszyć jego i ją. Darian? Macie prawo powiedzieć nam coś, wiem to. Może najlepszą rzeczą będzie zapytanie go pod przysięgą. Bardzo dobrze, sąd uznaje pozwanego za... jak on się nazywał? Ale chamsko. Sprzeciw! Wysoki sądzie! Nie, to nie było to. To było coś jak Marquis albo Mr. Justice? Wysoki sądzie, zanim zadeklarujesz werdykt, chciałbym wezwać innego świadka. A kogo chcesz teraz posłuchać? Świadek, który aż do teraz nie miał szansy, żeby przemówić. Ponieważ on nie mówi po angielsku. Paniasz na myśli. Mam. Obrona wzywa świadka pozwanego Macieja Tobaja na stawisko. Co? Ale on nie mówi po angielsku. Użyjemy tłumacza. Tłumacza? Obawiam się, że musisz poszukać gdzieś indziej. Flatier, ty też tłumaczyłeś, przypominam. A, mówię tylko parę zdań, takich jak kocham cię i gdzie jest toaleta. Pozwany chciałby poprosić Lustrzankę jako na tłumacza. Lustrzankę? Ale jest możliwość, że ona będzie chroniła pozwanego. Ale ona dziś tylko tłumaczyła, dlaczego miałaby kłamać? To jest bardzo nietypowe. Brawo, Hercholasty. Herr sędzio, prokuratura zgadza się na prośbę obrony. Jeżeli Lustrzanka kłamie, będziemy w stanie to powiedzieć. Nawet moja limitowana wiedza o tym języku powinna wystarczyć do tego. Cóż, jeżeli zarówno prokurator, jak i obrona są chętni, nie ma sensu odmawiać. W końcu, jedź progres. Prożnik, proszę
pokazać pozwanemu i lustrzance. Proszę zaprosić pozwanego i lustrzankę na stanowisko świadków. O, razem się stoją. Chyba jest pierwszy raz na wszystko. Przejdziemy dalej? Zacznijmy od imienia, jeżeli możesz, lustrzanko. Tak. On mówi Maciej Tabaj, pozwany. To chyba pierwszy raz w historii tego sądu. Nie żebyśmy potrzebowali tłumaczenia akurat tej wiadomości. Póki co, jakoś to idzie. Bardzo dobrze, panie Justice, jeżeli by pan chciał... O! Jeżeli bym chciał, wysoki sądzie? Chciał co? Wezwać pozwanego na stanowisko, prawda? O czym ma zeznawać? O czym chcemy, żeby zeznawał? Ach, nie pomyślałam o tym jeszcze. Apollo! Nie zapytasz go o coś... O to, co chciał powiedzieć wczoraj? Skąd mogę, jeżeli nie wiem, co mówi? Nie wiem, powiedz, że chciałeś coś tam powiedzieć może. Proszę na moment, jeżeli mogę. Tak, lustrzanko? Przed chwilą Maciej powiedział, że jest coś, co on, o czym on chce zeznawać. Maciej chce o czymś zeznawać? Co to może być? O czym zeznaniu on mówi? Przepraszam na chwilę. Napięcie mnie zabija. Co? 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 Cóż, lustrzanko? Według Maciego, on ma dowód swojej niewinności. Co? Ciekawe. To zaskoczenie. Jachu, zwycięstwo Apollo, zrobiliśmy to. No, jeszcze nie mów hop. To brzmi zbyt dobrze, żeby w to uwierzyć. Ja wiem, co to zazwyczaj oznacza. Cóż, jeżeli to prawda, to jest bardzo ważne zeznanie. Lustrzanko, mam na myśli Maciej. Proszę zeznać przed sądem. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ale niestety już nie w tym odcinku, moi drodzy. W tym momencie zapisuję gierkę i się z wami powoli żegnam. No cóż, proces przed nami na pewno będzie intensywny, to jest jeszcze dużo do ustalenia. Myślę, że na początku będziemy ustalać niewinność Maciego, potem będziemy szukać sprawcy, dojdziemy pewnie do Dariana i dowiemy się, dlaczego on potencjalnie mógł to robić. No, śmierć ten Darian, w sensie... Jak do tego zacząłem, to miałem takie, o, to może ciekawa postać. No i jest w sumie dosyć ciekawa, ale jest podły, czuć w nim dużo zła. Myślę, że to nie będzie... Myślę, że to rzeczywiście jego sprawka będzie miała jakąś bardzo niską pobudkę. W sensie, niską, może będzie chciał kasy albo jakiegoś awansu, żeby nie być już detektywem. Tylko wrócić do łaski jako ktoś inny, jakby pomógł w zdobyciu tego lekarstwa. Nie wiem. Tak czy siak, moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z wszystkimi materiałami i nie przegapić niczego. Zapraszam was również na media społecznościowe, które znajdziecie w opisie pod filmikiem. No i cóż, widzimy się po prostu w następnym odcinku, gdzie zaczynamy już, myślę, że ostatni dzień procesowy. Trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.